Moi drodzy, witam Was serdecznie. Ja dzisiaj zapraszam Was na recenzję uniwersalnego chłodzenia do procesorów od Kryorik, a jest to model R1. Na początek kilka słów o samym chłodzeniu. Ja wspomniałem, że jest to chłodzenie uniwersalne i jest nie inaczej, jeżeli chodzi o podstawę, o obsługę podstawek. Tutaj zapraszam Was do recenzji tekstowej, bo myślę, że nie ma co na to marnować czasu. To, co najważniejsze, przede wszystkim jest to konstrukcja dwuwieżowana, której producent zainstalował domyślnie dwa wentylatory Kryorik. XF140, czyli wentylator o normalnym profilu pomiędzy wieżami. Jego specyfikacja, jeżeli chodzi o prędkość obrotową wentylatora, to jest do 1300 obrotów na minutę, głośność do 23 dB, a przepływ powietrza 76 cfmów oraz drugi na froncie niskoprofilowy. XT140 i też maksymalna prędkość obrotowa to 1300 rpm. Natomiast ten wentylator już jest nieco głośniejszy, to jest 24 dB według specyfikacji producenta, ale przepływ powietrza jest nieco niższy, 65 cfm. Jeżeli chodzi z kolei o specyfikację całego chłodzenia razem z jego wysokością, to tutaj uwaga, bo wysokość tego chłodzenia maksymalnie to 168,3 mm, czyli trochę ponad 16 cm. Sprawdźcie, czy wasza obudowa będzie obsługiwała tak wysokie chłodzenia dwie wieże jak widzicie finy są dosyć szeroko rozstawione całość jest lakierowana dodatkowo na czarno 42 sztuki jeżeli chodzi o podstawę to podobnie jak w przypadku H5 ona nie jest polerowana zwróćcie na to przy e, okazji nakładania pasty termoprzewodzącej sama podstawa jest miedziana ale podobnie jak ciepłowody całość jest niklowana ciepłowody zastosowane tutaj są dodatkowo e, niklowane w ilości 7 sztuk i jest to standardowa konstrukcja o przekroju 6 mm. Co do wykonania tego chłodzenia, nie mam tutaj najmniejszych uwag, ponieważ podobnie jak w przypadku wcześniej testowanej przeze mnie, H5 również R1 jest chłodzeniem, które jest wysoko wykonane na najwyższym poziomie. I nie ma tutaj do czego się przyczepiać, jedynie pozostaje tak naprawdę kwestia wyglądu, czy komuś się to chłodzenie podoba, czy nie. Mi osobiście przypadło do gustu to chłodzenie, bo raz, że sprawia wrażenie solidnego, to również takie jest. A zaraz zobaczycie, jak wygląda kwestia wydajności tego chłodzenia. Dzięki temu, że sama podstawa jest nieco przesunięta, a wie, że tak jakby cofnięte do tu mam tutaj pełną kompatybilność z pamięciami RAM, więc bez problemu możecie sobie zainstalować również kości z wysokimi radiatorami. Jedyne do czego miałbym uwagę w przypadku montażu to znowu, podobnie jak w przypadku H5, również R1 ma tą samą wadę, a mianowicie zbyt sztywne śruby, które tutaj wymagają dużej uwagi podczas montażu tego chłodzenia. Natomiast jeżeli chodzi o resztę procesu montażu, myślę, że każdy sobie z tym bez większych problemów, wcześniej czy później poradzi. Producent podaje tutaj 5 minut montażu, jeżeli macie wprawę, jesteście faktycznie w stanie w ciągu 5 minut to chłodzenie zainstalować. Zwróćcie dodatkowo uwagę na jeszcze jedne elementy, które są na wentylatorach, a mianowicie takie, takie antywibracyjne gumki. No, no oczywiście, miałem za zadanie wyeliminować ewentualne drgania wentylatorów podczas pracy tego chłodzenia. Jak spisuje się w praktyce? Zapraszam. Mimo swoich dosyć dużych rozmiarów, bo w końcu jest to konstrukcja dwuwieżowa, chłodzenie ma najmniejszych problemów z kompatybilnością z pamięciami RAM. Oraz pierwszym slotem PCI Express na płycie głównej, to nie jest ten czerwony, w której jest karta graficzna, tylko tam widzicie taki mniejszy troszeczkę czarny, bo to jest PCI Express razy jeden akurat w tym przypadku. I testy praktycznie zaczniemy od sprawdzenia temperatury oraz pomiaru głośności dla chłodzenia nieobciążanego, dla procesora nieobciążonego z tym chłodzeniem i na początek temperatura, może temperatura procesora 37-38 stopni Celsjusza w tych okolicach dla procesora nieobciążanego oscyluje. Natomiast maksymalna zanotowana to 39 stopni Celsjusza. Tutaj macie potwierdzenie procesora i że jest on nieobciążany. Są nawet umieszczone w odległości 30 cm tradycyjnie od chłodzenia. Ja się wyciszam no i zobaczmy jak głośna jest to konstrukcja. 38,1 decybela. Czyli dosyć wysoko, natomiast chciałbym zaznaczyć, że tutaj w zasadzie jest tradycyjny talerzowy dysk twardy i co też jest słyszane, że chłodzenie tak naprawdę karty graficznej jest głośniejsze od tego chłodzenia na procesorze, dlatego moim zdaniem tutaj to chłodzenie jest jak najbardziej również bardzo ciche. No i czas na kolejne testy, tym razem jak widzicie przy pełnym obciążeniu procesora podkręconego na 47 GHz ja się wyciszam i zobaczmy na wskazania sonometru. 46,8 to były najniższe wartości, natomiast tutaj mamy niewielką fluktuację na poziomie 46,9, nawet do czasami 47 dB. Cały czas zostajemy, jak widzicie, z procesorem obciążanym podkręconym na 4,7 GHz z napięciem 1,45 V. Natomiast tutaj program CPUZ pokazuje nam, jak widzicie, napięcie realne około 1,35. I temperatury, czyli to, co nas teraz interesuje, temperatura procesora 32-31 stopni Celsjusza, natomiast maksymalnie wyniosła ona 74 stopni Celsjusza na podkręconym do 4,7 GHz procesorze. Ja już, moi drodzy, jestem po testach tego chłodzenia. Widzieliście wydajność na platformie testowej z mocno podkręconym procesorem, bo przypomnę, do 4,7 GHz MDFX, czyli wiecie, że są tu procesory, które się Potrafią bardzo dobrze zagrzać i tutaj chłodzenie ma naprawdę sporo pracy. Osiągane temperatury maksymalnie 74 stopnie Celsjusza przy OC do poziomu 4,7 GHz. Uważam, że jest to temperatura jak najbardziej na chłodzeniu powietrznym do zaakceptowania. Oczywiście ja bym tutaj polecał przy takim normalnym codziennym użytkowaniu zejść trochę niżej np. na, na 4,5. Procesor nadal będzie wydajny, a temperatury będą odczuwalnie niskie, niższe, podobnie jak i pobór mocy. Przy tym chłodzenie zapewni nam wyższy komfort pracy. Jak już przy tym jesteśmy, to podczas poczynku to chłodzenie jest praktycznie niesłyszalne i tutaj bez problemu jest w stanie zagłuszyć je nawet taki klasyczny dysk twardy. Przy obciążeniu chłodzenie już jest wyraźnie słyszalne, ale mamy tutaj dwa wentylatory, które potrafią pracować z prędkością obrotową nawet do 1300 obrotów na minutę, ale pamiętajcie, że dzięki temu zyskujemy naprawdę dobrą wydajność tego chłodzenia. Nie mam uwag co do wykonania tego chłodzenia, co do montażu. To tylko ta jedna drobna uwaga właśnie z tymi zbyt ciasnymi sprężynami. Nie było wcześniej rozpakowania tego chłodzenia, natomiast myślę, że warto wspomnieć o wyposażeniu R1 nawet tutaj w wideo recenzji, ponieważ dostajemy wkręta, który umożliwia nam bezproblemową instalację tego chłodzenia. Dodatkowo mamy również pastę termoprzewodzącą z karty, a nie wyciskaną C9, CP9, która sprawdza się dobrze, nawet bym powiedział bardzo dobrze podczas pracy. Dodatkowe gumki antywibracyjne na wentylatory oraz klipy umożliwiające nam instalację wentylatorów. Plus dodatkowo jeszcze takie dwa elementy. Pierwszy, którego nie spotkałem w przypadku żadnego innego procesora alkohol. Pad. To jest, moi drodzy, taki nasączony alkoholem kawałek po prostu e, szmatki, ścierki która umożliwia nam tutaj wyczyszczenie tego chłodzenia czy też wyczyszczenie na przykład chociażby starego ze starej pasty termoprzewodzącej procesora plus dodatkowo w takim całkiem fajnym opakowaniu karta rejestracyjna. Ona umożliwia nam rejestrację tego chłodzenia, dzięki temu zyskujemy przedłużoną gwarancję. Moim zdaniem tutaj naprawdę to chłodzenie zasługuje na maksymalną ocenę piątkę. Nawet bym powiedział z plusem, dlatego od naszej redakcji wyróżnienie dla tego chłodzenia, ponieważ ma zdecydowanie więcej zalet niż wad i warto tutaj wymienić chociażby brak problemów, jeżeli chodzi o kompatybilność z pamięcią. oraz pierwszym środkiem PCI Express, łatwą instalację, wysoką wydajność, wysoką kulturę pracy no, co do ceny, niestety przychodzi nam odpowiednio zapłacić za to chłodzenie, ale myślę, że jest warte wydania na nie każdej złotówki. Moi drodzy, ode mnie na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli film się podobał, łapka w górę, no my widzimy się w następnych filmach.